Czy tak samo jak my lubisz niespodzianki? Już niedługo się o tym przekonamy. Za chwilę jeden z najbardziej tajemniczych i nieprzewidywalnych challenge'y. I zacznie się już za kilka sekund. Miłego oglądania! Jestem gotowy, żeby jako pierwszy otworzyć safe. Mam nadzieję, że znajdzie się tam coś dobrego. Oby tylko intuicja mnie nie zawiodła. O nie, myliłem się. To brokuły. Tak, Zak, zdecydowanie masz pecha. Spójrzcie, jak tego dużo. Nie chcę tego wszystkiego jeść. Chyba już wszystko wytrząsnąłem z tego sejfu. Te brokuły strasznie śmierdzą. Jedz je szybciej, Zak. Przecież to robię z ledwością. Czuję się, jakbym jadł trawę. Zaraz zwymiotuję. Dobra, już nie mogę. Nie ma mowy, zjadaj do końca. No dalej, otwórz buzię, pomożemy ci. Właśnie tak. A mówiłeś, że już nie możesz. Świetnie sobie radzisz. I jeszcze kawałeczek. Szybciej przeżuwaj, musimy się pospieszyć. No i po wszystkim, dałeś radę, widzisz? Nie dziękuj nam za pomoc. Mam jakieś dziwne skurcze w żołądku. Mówiłem wam, że nie mogę tego wszystkiego zjeść. Fuu, jak śmierdzi. Zak, wszyscy tu się udusimy. Natychmiast potrzebuję perfum. Mam nadzieję, że uda się pozbyć tego fetoru. Muszę wszystko porządnie spryskać. A ja użyję wentylatora. Przepraszam, jest mi bardzo niezręcznie, ale same kazałyście mi to wszystko zjeść. Dobra, zapomnijmy o złych rzeczach i zobaczmy, co jest w moim sejfie. Jestem pewna, że jest tam coś ciekawego. To dziwne. Nie rozumiem, co to jest. Wow, to jakiś duży czarny kapelusz. Może go przymierzysz? Świetnie pasuje, dokładnie w moim rozmiarze. Patrzcie, co się dzieje. Gdzie ona się podziała? Lili, gdzie jesteś? Wracaj. Nic nie rozumiem. Co za dziwne uczucie. Widzicie mnie? To chyba czapka niewidka. Daj mi przymierzyć. Wow, Zak, zniknąłeś. Powinieneś tu być, a cię nie ma. Ojej, dlaczego nas straszysz? Przepraszam, pomyślałem, że się trochę zabawię. Lili, oddaj mi tę czapkę. Nie, była w moim sejfie. Zobaczmy lepiej, co ma Bella. O, paczka nachosów. Niezły początek. Właśnie zrobiłam się głodna. Trzeba coś zjeść. Ja też bym nie odmówił. Kurczę, nie tak łatwo ją otworzyć. Daj mi to, pomogę ci. Jeden cios i gotowe. Wszystko rozsypałeś, dzięki, Zak. Chciałem ci pomóc, a ty mi tak dziękujesz. Wiem, że chciałeś ukraść moje nachosy, ale to ci się nie uda. Sama wszystko zjem. To się jeszcze okaże. Nigdy nie rezygnuję z moich planów. Ej, ręce precz od mojego jedzenia. O, to boli. Co ty sobie wyobrażasz, Bella? Tak, to już przesada. No nic, moja czapka pomoże mi zdobyć to, czego chcę. Nie wiedziałem, że jesteś tak okrutna. Ojej, latające nachosy. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Patrz, to niewiarygodne. A gdzie się podziała Lili? Jej czapka też zniknęła. To podejrzane. Chyba wiem, o co chodzi. Cześć, Zak. Dawno się nie widzieliśmy. Przepraszam, jestem trochę zajęta. Muszę natychmiast zjeść chipsa. A tak przy okazji to mój kapelusz. Oddaj go. Nie pozwolimy na to. Lili, czy ty mnie słyszysz? Znajdziemy cię. Zak, ona ukradła więcej nachosów. Musimy ją szybko złapać. Naiwniacy. Tak łatwo ich zmylić. Niech sobie biegają, a ja wszystko zjem. Czyż to nie genialne? Jakie to jest pyszne. Cieszę się, że dostałam ten magiczny kapelusz. Ups, ktoś wrócił. Muszę spadać. Zak, znowu ją zgubiliśmy. Spójrz, prawie wszystko zjadła. Zaklepuję ostatni kawałek. Może ja tym razem zacznę? Mam przeczucie, że dostanę coś dobrego. Wow, ile truskawek. Jak one tu wszystkie weszły. Chociaż nieważne, byle tylko zmieściły się w moim brzuchu. Są przepyszne. Jakie dojrzałe owoce, wspaniałe. Bella, jesteś taka niechlujna. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosny. Nie dostałeś pysznych i dojrzałych truskawek. No dobra, masz rację. Wiem. A gdyby tak zrobić truskawkowy makijaż? Wygląda niesamowicie. Teraz moje usta są nie tylko różowe, ale i słodkie. Jak zwykle zajmujesz się jakimiś bzdurami.
Co ty możesz wiedzieć o makijażu, Zak? Dobra, nie mam czasu na rozmowę z tobą. Mam całą górę truskawek do zjedzenia. Chodźcie tu, moje słodziutkie. Och, ten smak przypomina mi lato. Oj, prawie zapomniałam o szypułkach. Bella, wcale nie musiałaś ich na mnie wypluwać. Daj spokój, Zak. Nadszedł czas, abyś ty otworzył sejf. No proszę, znowu jakieś paskudztwo, aż strach pomyśleć. Ale my jesteśmy bardzo ciekawe, co to. Otwieraj. Tylko nie to! Papryczki chili. Wiedziałem, że to nie będzie nic dobrego. Wow, czuję, że zaraz zrobi się tu gorąco. Powodzenia, Zak. Boję się, że to mi nie pomoże. Wow, jak tu dużo chili. Nie wyobrażam sobie, jak mam to wszystko zjeść. Ręce mi się trzęsą ze strachu. Jestem bardzo wrażliwy na ostre rzeczy. To byłoby trudne do zniesienia dla każdego. To jak prezent od samego diabła. A oto i on. Zak, jedz swoje chili. Będzie ci smakować. Bella, kiedy wreszcie przestaniesz się wygłupiać? To niedorzeczne. Wcale nie wyglądasz jak diabeł. Nie boję się ciebie. Pozbądź się tych głupich rogów. Dobra, mogłeś się trochę chociaż pośmiać. No to smacznego. Jedz już, Zak. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Może mimo wszystko jest jakieś wyjście? Nie ma. Nie ma wyjścia. Jedz. To straszne. Co mnie czeka? Robi się gorąco. Przygotujcie dużo wody. Chyba nie chcecie, żebyśmy wszyscy poszli z dymem. Czuję, że zaczyna się we mnie coś palić. Jeszcze kilka papryczek i wybuchnę jak beczka prochu. Zaczęło się. Myślę, że musimy szybko coś zrobić. O nie, to był zły pomysł. Wiem, co zrobimy. Potrzebujemy planu awaryjnego. Zak, trzymaj się, wszystko będzie dobrze. Wóz strażacki już spieszy z pomocą. Co zamierzasz, Lili? Zaraz zobaczysz, nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Ulżyło mi. Super, nie przestawaj, Lili. Akcja ratunkowa Zaka zakończyła się sukcesem. Uważaj, bo chlapiesz wodą dookoła. Uf, chyba wydobrzałem. Otwieraj sejf, Lili. Już, myślę, że znowu jest tam coś magicznego. Dziwne. To zwykły KitKat? Nie ma w nim nic szczególnego. Ojej, dlaczego jest taki długi? To niekończący się KitKat. Wow, czyli możesz podzielić się nim z przyjacielem. Nie mogę, Zak, sorry. Wiedziałem, że ten plan nie zadziała, więc mam inny. Co ty zrobiłeś, Zak? To było niechcący. Przez ciebie upadłam. Rozciąłeś mojego niekończącego się KitKata? Musiałem to zrobić, bo nie chciałaś się podzielić. I nie mam zamiaru. Sama to wszystko zjem. A ty możesz siedzieć i zazdrościć. Aż mi ślinka cieknie. Tak bym chciał go spróbować. Obawiam się, że nie zostawi nam nawet kawałka. Zobacz, jak zachłannie je. Lili, przydałaby ci się lekcja dobrych manier. To nie ma znaczenia. Było pyszne. Boże, nigdy nie widziałam nic piękniejszego. Może przestaniesz się sobą zachwycać i otworzysz już ten sejf? Ja to zrobię. Są tu jakieś okulary? Wyglądają super. Są takie oryginalne. Ekstra. Pasują ci. Dzięki. To dziwne, coś tu jest. Nie rozumiem, do czego służy ten guzik. Bella, zrobiłaś dziurę we włosach Lili. To straszne. Moje włosy są zniszczone. Bella, jak mogłaś? Przepraszam, to wyszło zupełnie niechcący. Zak, zobacz, co mam. Igła i nitka. A, zrozumiałem, o co ci chodzi. Lili, nie płacz, naprawimy to. No weź się w garść, zaszyję ci włosy. Jak udało się? Wow, moja fryzura wygląda jak nowa. Widzisz, niepotrzebnie się martwiłaś. Cieszę się, że już jest okej. Zak, otwieraj sejf. Mam nadzieję, że dostanę coś smacznego. Wow, to lody! Co za fart! W końcu mi się poszczęściło. Jedz je szybciej, Zak. Nie możemy się doczekać, żeby to zobaczyć. Dokładnie. Możecie tylko patrzeć, jak ja jem. Dobrze, że pod ręką była duża łyżka. Może jednak nas poczęstujesz?
Innym razem, na pewno nie dzisiaj. Proszę, jesteśmy przecież przyjaciółmi. Powiedziałem nie. Przestańcie mnie nękać. Bella, wiem co robić. Użyj okularów. Genialny pomysł, Lily. Zróbmy to. Zobaczymy, czy Zach lubi roztopione lody. Pyszności, chcę więcej. Co się stało z moimi lodami? Dlaczego są takie rzadkie? No nic, można je pić jako koktajl. Tak też mi smakują. Rewelacja. Lily, twój plan nie wypalił. Naprawdę przypominają koktajl mleczny. Nie szkodzi, muszę ponownie skorzystać z okularów. Bingo! Damy nauczkę chciwemu Zachowi. Świetnie, Bella, wiedziałam, że twoje okulary nam pomogą. Dziwne, dlaczego te lody tak szybko się skończyły? Nie mamy pojęcia. Tak, niczego nie widziałyśmy. Ale tu są jakieś dziury, skąd się wzięły? Zrobiłyście to specjalnie, prawda? Przyznajcie się. Zach chętnie bym pogadała, ale czeka na mnie mój sejf. I ciekawe, co w nim jest. Ała! Ukułam się w palec! O mój Boże, to boli! Tu jest jakaś igła. Skąd ona się wzięła? Lily, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Nie trzeba było zabierać moich lodów. Już czuję się lepiej. Przestań się wygłupiać, Zach. Co tam jest? O nie, to kaktus! Smacznego, Lily! Po co nam twój pusty sejf? Odłóż go, Bella. Ojej, jak to dużo kolców. Mój nos! To tak bardzo boli. No i proszę, znowu się ukułam. Wyglądasz jak jesz. Bardzo zabawne, Zach. Ciekawe, co ty byś zrobił z takim kaktusem. Dzięki Bogu pozbyłam się już tych igieł. I już wiem, jak je usunąć z kaktusa. Bella, potrzebuję twoich laserowych okularów. Co ty wyprawiasz, Lily? Wkrótce się przekonasz, Zach. Voila! Przecięłam mojego kaktusa na pół. Ej, dlaczego wyrzuciłaś moje okulary? Przepraszam, myślałam, że już nie są potrzebne. No to czas skosztować mojego kaktusa. Mam nadzieję, że w środku smakuje dobrze. Jak? Dobry? Całkiem niezły. Powiedziałabym nawet, że jest super. Boże, to jest obrzydliwe. Skoro jest taki dobry, to my też chcemy go spróbować. No, jeśli naprawdę nalegasz, to niech będzie. Chętnie się podzielę. Wszystko dla moich przyjaciół. Dziękuję, jesteś bardzo miła. Fu, jakie to gorzkie! Naiwniacy, a szukałam was. Trzy kolorowe sejfy z różnymi naklejkami? A co się w nich kryje? Raz, dwa, trzy, cztery? Co za fart, że otworzę sejf jako pierwszy. Dziewczyny, sorry. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, co ja. To Coca-Cola! To właśnie nazywam świetnym początkiem wyzwania. Ups, jestem trochę niezdarny. Zach, a ty jak zwykle. O tak, napiję się teraz przyjemnie schłodzonej coli. O nie! Gdzie się podziała moja butelka? Stój! Auć, nie sądziłem, że cola może zaszkodzić. Ej, dlaczego ta butelka jest pusta? Zach, jesteś taką fejtłapą. Tak, ktoś tu nie ma szczęścia. Dajcie spokój, wypiję to, co zostało. Przynajmniej coś. Dobra, Lily, twoja kolej. Otwieraj swój sejf. Och, na pewno mam tam coś paskudnego. To straszne, cała góra kwaśnych cytryn. Trzymaj, kilka się sturlało. Jak ja nienawidzę kwaśnego. Dobra, dam radę. Dam radę. Nie jest tak źle. Może wcale nie są takie kwaśne. A, są strasznie kwaśne. Zaraz pęknę. Ups, Lily, coś zzieleniała. Nie mogę na to patrzeć. Mam dość, odpadam. Lily, ale zostało ci jeszcze mnóstwo cytryn. To niesprawiedliwe. Chyba mam pomysł. Potrzebuję dużej szklanki i wyciskarki do cytryn. Bierzemy cytrynę i zamieniamy ją w lemoniadę. No to całkiem sprytny sposób. Ej, ostrożniej! Troszkę wysiłku i jeszcze troszkę. To okropne, wszędzie skórki z cytryny. Ledwo nadążam robić uniki. Chyba traktuję tę sprawę poważnie. Już prawie gotowe.
Spójrzcie, co mi wyszło. Ładne, prawda? Brawo, Lili. Możecie mi zazdrościć, bo moja lemoniada jest rewelacyjna. O nie, nadal jest kwaśna. Biedna Lili. Oj, jakie to kwaśne! Co z nią? Chyba nie czuję się najlepiej. Już nie mogę! A, ochlapała nas tym kwasem! Fu! Przepraszam, nie chciałam. Bella, teraz twoja kolej. Otwieraj swój sejf. Ciekawe, co jest w środku. Wow, magiczna chmurka. Wygląda świetnie. Jest całkiem ładna. Coś z niej wypadło. Smakołyk? Spróbujmy. Najwyższy czas coś przekąsić. Wow, wygląda niesamowicie. Jestem bardzo zadowolona. Może coś jeszcze wypadnie z tej chmurki? Wow, to deszcz Skittles! To się nazywa szczęście! Nie nadążam łapać cukierków! Tu jest pyszne, palce lizać! Wow, tu jest tyle Skittles, że wystarczy dla każdego! Nie tak szybko, Zak! To moje Skittles, nie lubię dzielić się jedzeniem! Chciałbym zjeść chociaż jednego cukierka! Mam pomysł! Przeniosę chmurkę tutaj i będę czekać na deszcz ze Skittles. Ej, dlaczego nic się nie dzieje? O nie, właśnie uderzył we mnie piorun. Nie. Nie na to liczyłem. Biedny Zak, nie masz dziś szczęścia. Co my tu mamy? Wielka cytrynowa hubabuba. Co może być lepszego niż to? A ja co mam? Drażetki Jelly Belly? Wow, po prostu kocham arbuza. No dobra, potrząśnijmy pudełkiem tych słodkości. Andy, zaczynaj. Okej. Auć, chyba komuś zrobi się gorąco. O nie, jestem cały rozpalony. Dmucham na ciebie, Andy, dmucham. Przepraszam, Suzy, ogień nie ustaje. O nie, poparzyłam sobie rękę. To było niezapomniane doświadczenie. Ups. Chyba już po wszystkim. Jak to boli, jak boli! Dobra, na razie zajmę się moją hubobubą. Wow, jest naprawdę ogromna. Wygląda niesamowicie. Super. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Rewelacja. Ona tak apetycznie je. To takie frustrujące. Coś jest nie tak. Ups, nie, skończyłam. Dla mnie jest zbyt kwaśna. Aż mi oczy załzawiły. Nie mogę nic na to poradzić. Muszę to wypluć. Oj, wygląda na to, że Jess też ma pecha. Ta babka zakleiła jej okulary. Nic nie widzę, zupełnie nic. To obrzydliwe. Chyba mam fajny pomysł. Zrobimy arbuza Jess jeszcze smaczniejszym. Andy, ty łobuzie. Żarcik gotowy, tylko czekam, aż Jess zacznie jeść. Co za paskudna papka, zapamiętam to, Suzy. To był wypadek. Jess, a może nie chcesz iść tego arbuza? Chcę, tak zachęcająco pachnie. Złapała przynętę. Teraz to już tylko kwestia czasu. O nie, Jess niczego nie podejrzewa. Za chwilę na pewno coś się wydarzy. Czemu oni tak na mnie patrzą? Nieważne. O, ten arbuz smakuje jakoś dziwnie. A, jak gorąco! Okej, chyba po wszystkim. Jakiś dziwny arbuz mi się trafił. Co to jest? Węgiel drzewny? A gdzie jest ten słodki, pyszny owoc? Będę musiała rozsypać węgiel na talerzu. I tyle. To wszystko, co zostało z pysznego arbuza. Myślisz, że to jest śmieszne, Andy? To w ogóle nie jest zabawne. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Suzy, ty pierwsza. No dobra, dla mnie to nie jest trudne. Co to jest? Muszę się zastanowić. Zobaczmy, jaki napój pije Suzy. Dobra, troszeczkę wasabi. Troszeczkę wody. Teraz to wszystko mieszamy. I voilà! Nasz kwaśny zielony napój gotowy. Z wyglądu nie można się domyślić, z czego jest zrobiony, prawda? Smakuje bardzo dziwnie. Fuu, to obrzydliwe! Tego się nie da pić!
A, ja płonę! Muszę się ochłodzić! Nieźle się dymisz, Suzy! Było tam wyraźnie coś ostrego i do tego paskudnego! Dobra, ja chcę być następna! Okej! Oby mi się poszczęściło! Zobaczmy, co pije Jess! Trochę waty cukrowej. Trochę wody. Wszystko dobrze mieszamy. I nasz napój gotowy. Jasny, czerwony i bardzo słodki. Nie wydaje się to takie złe. Ciekawe, co dostała. Jest nie tylko dobry, jest super smaczny. Nie potrzebuję już słomki. Mam zamiar wypić go prosto z butelki. Jakie pyszności. To wygląda niesamowicie. Oj, chyba mam teraz słodkie wąsy. Wyglądasz bardzo zabawnie, Jess. Daj mi te wąsy. Są pyszne. Andy, z tobą jak zawsze. Teraz twoja kolej. Oby mi się poszczęściło, oby mi się poszczęściło. No to zaczynam. Zobaczmy, co dostał Andy. Bierzemy troszeczkę limonki. Troszeczkę cytryny. Wyciskamy to do blendera. Limonkę też. Dodajemy wody. I mieszamy. Gotowe! Nasz super kwaśny napój. Zrobiony! To jakiś bardzo kwaśny drink. Zaraz chyba wybuchnę. Dobrze, że mam pod ręką parasol. Ja też. Nie, nie mogę tego zatrzymać. Co za obrzydliwość. Dostałeś to, na co zasłużyłeś, Andy. Nie można ci pozazdrościć. To musiało być bardzo kwaśne. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi challenge'ami. Najfajniejsze postaci i niesamowite smakołyki czekają na ciebie. Napisz w komentarzach, które challenge'e lubisz najbardziej.